Dzień dobry, Anna Tranowska. Zapraszam do oglądania piątkowego wydania Kuriera Ostrowieckiego. Powiat Ostrowiecki otrzyma środki finansowe z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Zostaną one przeznaczone na przebudowę ulicy Polnej i Armii Ludowej. Powiat przebuduje ulicę Polną na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą Radwana i dalej do skrzyżowania z ulicą Chrzanowskiego wraz z przebudową skrzyżowania ulicy Polnej i ulicy Siniejskiej. Łącznie przebudowie zostanie poddany odcinek na długości 725 metrów. Powiat Ostrowiecki przebuduje również drogę powiatową w miejscowości Szewna o długości 2,5 km. Powiat Ostrowiecki wystąpił o dofinansowanie do dwóch projektów dotyczących przebudowy dróg, naszych dróg powiatowych. Wystąpiliśmy o dofinansowanie do ulicy Polnej i do ulicy Armii Ludowej w Szewnej. Dostaliśmy dofinansowanie w obu tych projektach. Jest to przy ulicy Polnej, jest to połowa kwoty, która połowa 1 700 000, więc będzie to ten etap od ulicy Chrzanowskiego do ulicy Radwana. Natomiast przy ulicy Armii Ludowej wystąpiliśmy o 800 tysięcy i dostaliśmy całą tą kwotę, więc drogi te będą już niebawem przebudowane. Za dosłownie kilka miesięcy ruszą prace na ulicy Polnej, jak i na ulicy Gwardii Ludowej. Armii Ludowej w Szewnej. Przebudowa ulicy Polnej będzie oczywiście stwarzała utrudnienia w ruchu drogowym, ale jak zapewnia Jerzy Wrona, naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego, będą one ograniczone do minimum. Już na bazie doświadczeń, chociażby z roku ubiegłego, jak Państwo pamiętacie, jak przebudowywaliśmy ulicę Chrzanowskiego i fragment Alei Jana Pawła II, to staraliśmy się wykonywać większość robót, ponad 90% robót pod ruchem. Natomiast pamiętacie Państwo, że w momencie, kiedy była układana już nawierzchnia ścieralna, asfaltowa, to tutaj nam bardzo zależało na tym, żeby nikt nie wjechał i przed stwardnieniem asfaltu nie odgniótł śladów kół. To wtedy wstrzymaliśmy ruch i będziemy te same rozwiązania tymczasowej organizacji ruchu chcieli wprowadzić z wykonawcą również przy przebudowie ulicy Polnej. Dieta kanapkowa, smaczna i zdrowa. Pod takim hasłem rozpoczęła się kampania społeczna promująca zdrowie. Inicjatorami kampanii są Piekarnia Małgorzatka i Agencja Rozwoju Lokalnego. A do kampanii włączyli się Publima, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska oraz WSB IP. Organizatorem jest Świętokrzyska Izba Gospodarcza. Inauguracja kampanii odbyła się w publicznej szkole podstawowej nr 1. W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej nr 1 odbywa się spotkanie edukacyjne pod hasłem Pan Kanapka podpowiada co i jak się zdrowo jada. Organizatorami tego spotkania są właściciele piekarni Małgorzatka, państwo Małgorzata i Cezary Styczyński, przedstawiciele Fundacji na rzecz wspierania promocji piekarnictwa i cukiernictwa oraz Agencja Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu. Wszyscy spotkaliśmy się tutaj dzisiaj po to, aby przypomnieć, jak smakuje zdrowe jedzenie spożywane bez pośpiechu. Podejmujemy przedsięwzięcia, które mają na celu kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, a tym samym do poprawy zdrowia młodego pokolenia. Podejmujemy takie działania również po to, żeby zamiast zakazów prowadzić szeroko pojętą kampanię informacyjną na temat zdrowego żywienia. A skąd pomysł? Pomysł narodził się ze spotkania, z rozmowy z państwem Styczyńskimi, którzy działają w takiej fundacji promującej sprzedaż pieczywa i zdrowego właśnie odżywiania, tradycyjnego odżywiania chlebem, a nie fast foodami. Mając na uwadze stworzenie młodym ludziom warunków do właściwego rozwoju i zapobieganie złemu odżywianiu, kampania promuje zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.
Żywieniowcy i lekarze biją na alarm. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie właśnie ze względu na złe odżywianie. Dlatego kampanię promującą zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną oparto na opracowanej naukowo piramidzie żywieniowej. Jednocześnie takie działania mają na celu promowanie walorów żywieniowych naszych lokalnych produktów, w tym pieczywa, nabiału, warzyw, zdrowych wędlin i rzetelnej informacji o zasadach prawidłowego żywienia. Dodatkowo kampania przysłuży się lokalnym przedsiębiorstwom produkującym i oferującym zdrowe produkty. Patronat nad kampanią objął prezydent miasta Ostrowca Jarosław Górczyński. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w dniu 7 i 9 czerwca o godzinie 17 w Osiedlowym Domu Społecznym Malwa na osiedlu Stawki 45 odbędą się pierwsza i druga część walnego zgromadzenia spółdzielni. Przed walnym zgromadzeniem członkowie spółdzielni mają prawo zapoznawania się ze sprawozdaniami, protokołami, raportami i projektami uchwał dotyczącymi spraw umieszczonych w porządku obrad, wyłożonymi do wglądu w zespole członkowsko-samorządowym lub sekretariacie spółdzielni na 14 dni przed terminem pierwszej części walnego zgromadzenia, czyli od dnia 24 maja. Żądania umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad najpóźniej na 15 dni przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia, czyli do dnia 23 maja, na wniosek 1/10 liczby członków, czyli 540 członków. Zgłaszania projektów uchwał popartych przez co najmniej 10 członków najpóźniej na 15 dni przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia, czyli do dnia 23 maja. Oraz zgłaszania poprawek do projektów uchwał przygotowanych przez spółdzielnię zgodnie z porządkiem obrad najpóźniej na 3 dni przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia, czyli do dnia 3 czerwca. Smoszewski Festiwal Kultury to cykl wydarzeń o charakterze artystycznym. W każdy drugi weekend kolejnego miesiąca w Smoszewie odbywają się prezentacje dokonań wybitnych twórców w dziedzinach fotografii, malarstwa, rzeźby, teatru i muzyki. Organizatorem festiwalu jest Robert Maj, który tym razem zaprosił do Smoszewa znanego ostrowieckiego malarza Zbigniewa Sawaryna. Wernisaż pracy artysty miał wyjątkową oprawę, gdyż zgromadzona publiczność wysłuchała koncertu dwóch pianistów. Paweł Lipski wykonał znane i lubiane standardy w jazzowych aranżacjach, a utwory Chopina zagrał Kirył Keduk, wybitny białoruski pianista polskiego pochodzenia. Jest on zwycięzcą ponad 15 międzynarodowych konkursów pianistycznych i na co dzień występuje ze znanymi na całym świecie orkiestrami. Zbigniew Sawaryn zaprezentował na smoszewskiej wystawie 30 obrazów, które, jak podkreślił sam artysta, są w zadziwiającej korelacji z muzyką wybraną przez Kiryła Keduka. Muzyka, którą wybrał Kirył i kompletnie żeśmy się nie umawiali. Pan pytał, co myśleliśmy słuchając tej muzyki. No dla mnie była to, przepraszam Kiryła, ale taka ilustracja tej warstwy, jak to nazwać, żeby nie było patetycznie, no ale duchowej, tej warstwy takiej, tego mojego malarstwa, że kurczę, aż mi było dziwne, że to się tak zbiegło. Dwa słowa jeszcze rozwinę ten temat, że w moim wieku przemijanie jest czymś normalnym, osiągalnym coraz bardziej, z czym się trzeba pogodzić, co trzeba zaakceptować. I ja to staram się pokazać w formie plastycznej. Jak Państwo zwrócicie może uwagę, używam raczej kolorów wesołych, kolorów bogatej polskiej jesieni, żeby nie kojarzyć tego przemijania z jakąś traumą, z jakimś, diabli wiedzą, jakimś strasznym wydarzeniem. Nie, to jest normalne, wszystko przemija, od kamienia po człowieka, od ptaszka kotka, po rzeki, diabli wiedzą co. Wszystko ma swój początek i koniec. I o tym staram się, na ile potrafię,
malować. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Kolejne nowe wydanie w poniedziałek o stałej porze, a ja życzę Państwu spokojnego, udanego weekendu.